Jeden z tych żołnierzy, żołnierz, mówi, żeby ten facet zjął paskę. On powiedział, że nie zdejmie, bo jest rozkaz i on mu z odległości metra strzela w głowę. Państwo sobie wyobraża, co się dzieje z człowieka głową, jak mu z takiego mauzera, facet wali metr w głowę. No. Rozkaz e, e, kapitulacji Żoliborza wyglądał w ten sposób, że byliśmy już otoczeni ze wszystkich stron poniżej placu Wilsona, tam na ulicy Mickiewicza i w piwnicy leżał pułkownik żywiciel Niedzielski i Niemcy przysłali dwóch czy trzech oficerów, żeby z propozycją zaprzestania walki poddania się, bo myśmy mieli pomysł, żeby się przebić na praską stronę. No i on oczywiście się nie zgodził. Natomiast w związku z tym dowódca, czyli generał Borkomorowski albo chruściel, wysyłali tutaj pułkownika ziemskiego, i pułkownik ziemski przyszedł tutaj z, nie, z oficerem niemieckim i białą flagą. i Odnalazł żywiciela i postawił Żywicielowi pytanie, dlaczego, dlaczego się pan, panie pułkownik, nie poddaje. No bo nic to ja muszę walczyć. On mówi, ale pan, no to wobec tego, ja panu daję, przekazuję panu rozkaz dowództwa, powstania pułkownika, e, generała Montera, Chorciela, że ma pan się poddać. I on mówił, no jeżeli. Mam taki rozkaz, co oczywiście przyjmuję. To I wtedy on odpiął swój krzyż w Virtuti military i przyczepił na pierwsz pułkownika żywiciela Niedzielskiego. Na no ostatniego dnia, ja 29 idę, ponieważ miałem z tymi nogami problemy i ponieważ miałem dość duże doświadczenie w chodzeniach kanałów, miałem przyjść z jednym z podchorążych namokotów zbadać jakie możliwości ewaku ewakuacji oddziału. Natomiast ja nie mogę ze względu na nogi pójść na, to, na, to, na ten Mokotów i e, z ostatnim meldunkiem generała e, Chrusciela przeszedłem na żelibosz. No jak przyszedłem, to Żoliborz był już atakowany i na barykadzie trzymaliśmy się parę godzin i, 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 i po prostu już była kapitulacja. No. Więc tak wyglądała Ja w ostatniego dnia walk na Żoliborzu przyszedłem na Żoliborz, czy przedostatniego ze Śródmieścia, z kolegą, we dwójkę, z meldunkami do generała… do pułkownika Żywiciela. Melduje się dowódcy, że e, czy mogę uciekać z transportu, powiedział, jak ci się uda, to uciekaj. Oddajemy broń Niemcom, to jest też specjalny przykład, bo nie wiem, czy Państwo mają gdzieś zapisane, że człowiekowi, któremu kazano zdjąć opaskę, a on nie zdjął, został zastrzelony, był taki rozkaz na Żoliborzu, że nie zdejmować opasek, bo Niemcy strzelali do ludzi, do żołnierzy bez opaski, mówiąc, że to są E, bandyci, złodzieje, kradną mieszkania, kiedy jest zabieszenie broni. Nie ma, nie, ma, nie ma strzału. Żeby nie zdejmować ich opasek, jest rozkaz. No i przy oddawaniu tej broni, ta broń się oddaje w paru miejscach, bo to jest ponad 1000, 1500 żołnierzy na żeli Bożej Armii Krajowej. I taka historia, że żołnierz, jest jeden żołnierz, który sprawdza, czy się nie, uda, nie oddaje broni uszkodzonej. A, a drugi patrzy czy tego. I jeden z tych żołnierzy, żołnierz, mówi, żeby ten facet zjął paskę. On powiedział, że nie zdejmie, bo jest rozkaz. I on mu z odległości metra strzela w głowę. Państwo sobie wyobraża, co się dzieje z człowieka głową, jak mu z takiego Mausera facet wali metr w głowę. No, no to no tacy są właśnie Niemcy. Co ja robię? Ja e, 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 mam, ponieważ mam tą rocznicę przeciwpancerną, niszczę tą rocznicę przeciwpancerną. Niszczę, wyrzucam. Nie oddaję w ogóle, oddaję tam jakieś granaty czy coś takiego. I w pierwszym momencie formowania oddziału e, zdejmuję opaskę i e, już mam. Umówiony z kimś z ludzi z tego budynku tam na Krasińskiego e, cywilną kurtkę. Zakładam tą cywilną kurtkę, żeby nie mieć tej panterki. I po prostu wychodzę z tymi ludźmi. I tak idę piechotą do Pruszkowa. Mniej więcej mniej więcej we Włochach. Cały czas kombinuję, jakby, kurczę pieczone, tutaj dać dęba. Chodzą nie, niemieccy strażnicy, tak. Idzie grupa ludzi, po sześć osób. Ja zawsze idę na krawędzi albo się przesuwam i patrzę, jak idzie facet, gdzie ja mogę w boczną ulicę dać nogę. Jestem z kolegą, nie, we dwóch jesteś. I w pewnym momencie we Włochach ja mówię, słuchaj stary, jeżeli chcesz, ja daję dęba. Ja wyskakuję pierwszy, i wpadam w ulicę. Facet strzela za mną, ale nie trafia. Ja wpadam w ogródki działkowe domku, w, w, z jednej strony tor kolejowy, a z drugiej strony we Włochach. I wpadam do jakiegoś domku. Okazuje się, że mi leży tam pani, która jest chora chyba na tyfus, czy na coś. Także po prostu tam nikt nie wchodzi. Nie mam żadnych dowodów. Jak mnie złapią, to natychmiast mnie rozstrzelają. Więc przedzieram się nocami do Grodziska Mazowieckiego, gdzie moja mama, ponieważ było nas dwóch, przed powstaniem wywiozła mojego brata młodszego o dwa lata. Ja wiedziałem, że tam jest mój brat, u jakichś obcych ludzi. I tam dobijam. I tyle. Czyli to jest moja, mój koniec powstaniem.